się pan na tego Barkowicz. Przedstawię się jeszcze raz. Pracuję w programie pierwszym Polskiego Radia. Może ktoś wie, a jak nie, to już też wie. Między innymi dlatego się tutaj znalazłam, ale też mieszkam w Mielniku. Znaczy ja już nie, konkretnie moi rodzice. Bardzo mi miło, że mogę się z Państwem tutaj dzisiaj spotkać już po raz drugi, bo po raz drugi mam zaszczyt prowadzić koncert Chopinowski nad Bugiem. Ale zanim rozpoczniemy nasz koncert, wysłuchamy pięknej muzyki, chciałabym zaprosić na scenę panią Irenę Wysocką, kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku, która za chwilę, mam nadzieję, wielkie i ogromne brawa, zostanie odznaczona odznaką honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. To może dwa albo kilka więcej słów o samej odznace, która została przyznana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek Fundacji Wspomagania Wsi, która była przez ostatnie kilkanaście lat zaangażowana we wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej na obszarze powiatu hajnowskiego i siemiatyckiego, współpracując z samorządami i placówkami kultury na szczeblu gmin i powiatów. I właśnie taka wieloletnia obecność Fundacji w terenie pozwoliła zaobserwować działalność pani Ireny Wysockiej w sferze kultury jako działalność znacznie wykraczającą poza obowiązki kierownika biblioteki, szczególnie w zakresie upowszechniania i ochrony kultury i tradycji regionu oraz popularyzowania historii ziemi mielnickiej i historii Polski. Biblioteka w Mielniku wpisała się w krajobraz kultury ziemi mielnickiej jako miejsce promieniujące pomysłowością w tworzeniu dostępu do różnych dziedzin kultury, głęboko wpisujące się w potrzeby środowiska, a jednocześnie bardzo nowoczesne, potrafiące przyciągnąć i zainspirować przedstawicieli, co chyba zresztą widać, wszystkich grup wiekowych mieszkańców gminy Mielnik. O wręczenie tego odznaczenia poproszę panią Anetę Kuberską, dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za to wyróżnienie. To jest moje pierwsze w życiu wyróżnienie. Dziękuję bardzo Fundacji Wspomagania Wsi, która zauważyła moją działalność. Dziękuję panu Romualdowi Domańskiemu, z którym współpracuję od wielu lat. Także wielkie dzięki, bo to dzięki Fundacji, dzięki panu Domańskiemu otrzymałam to odznaczenie. Ale otrzymałam odznaczenie również dzięki tej pięknej imprezie. Dzisiaj pogoda nie dopisała, ale myślę, że dopiszą nam nastroje tutaj. Dziękuję wszystkim wykonawcom, którzy przyjeżdżali przez te 5 lat do Mielnika na koncerty. Dziękuję stałemu pianiście Tomkowi Domańskiemu, który przyczynił się do tego, że te koncerty się odbywają. Ponieważ on inicjuje i organizuje grupy pianistów, którzy do nas z przyjemnością przyjeżdżają. Także dziękuję też Państwu, żeby nie Państwo, to by nie było tych koncertów, nie byłoby zauważonej mojej działalności. Bardzo dziękuję. I dziękuję wszystkim moim pracownikom, pracownikom biblioteki, pracownikom Ośrodka Kultury, z którymi robimy wiele imprez. Dziękuję bardzo. Oczywiście podziękowanie za tę pracę, pasję, przede wszystkim wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo, dziękuję Kamilce, która prowadzi ten koncert po raz drugi. Dziękuję Państwu i życzę przyjemnych wrażeń. Dziękuję. Tomasz Domański, który ma do przekazania też Państwu ważną informację. Dzień dobry Państwu.
Dzisiejszy koncert chcielibyśmy zadedykować zmarłemu wczoraj w wieku 101 lat, profesorowi Janowi Ekerowi, wybitnemu polskiemu pianiście, wielkiemu znawcy twórczości Fryderyka Chopina, pedagogowi, kompozytorowi, wielokrotnemu członkowi jury konkursów chopinowskich i przez 3 ostatnie edycje honorowemu przewodniczącemu, profesorowi Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, gdzie wykształcił wielu znakomitych polskich pianistów. Dziełem życia profesora Jana Ekiera było wydanie narodowe wszystkich dzieł Fryderyka Chopina, łącznie 36 tomów. Dziękuję bardzo. To ważna i cenna informacja, dla kogo tak naprawdę dzisiaj będą grać ci, którzy wystąpią. A ja już mogę Państwa powitać serdecznie na 5., podkreślmy to, bo to też ważne, koncercie Chopin nad Bugiem. Miał być w plenerze, o czym też wspomniała Pani Irena, tak jak było rok temu, no ale niestety tym razem pogoda zawiodła. My na to akurat nie mamy żadnego wpływu. No ale mam nadzieję, że wynagrodzi to Państwu ta piękna muzyka i pasja młodych ludzi, którzy przyjechali do Mielnika po to, by zagrać i zaśpiewać. To już zdradzę co nieco. Muzykę Chopina nad Bug sprowadzili po raz kolejny, wspomnę, ale chyba warto, pani Irena Wysocka, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mielniku, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Turystyki, w którym się zresztą właśnie teraz znajdujemy, oraz z panem Romualdem Domańskim, też już dzisiaj wspomnianym. Poproszę o wielkie brawa. To piąty koncert, można powiedzieć zatem, że się udało. Koncert Chopin nad Bugiem został wpisany już do kalendarza corocznych wydarzeń kulturalnych sierpniowych w Mielniku. Sama idea organizacji w Mielniku takiego koncertu narodziła się w roku chopinowskim 2010. Był to okres, kiedy muzyka najwybitniejszego polskiego kompozytora rozbrzmiewała w najbardziej znanych salach koncertowych Europy, ale także świata. W samej Warszawie zresztą, w Zamku Ostrowskich na Tamce, otwarte zostało Muzeum Chopina. Bardzo serdecznie zapraszam, naprawdę piękne miejsce, wyjątkowe. W ramach obchodów jubileuszowego roku chopinowskiego zrealizowany został też cały cykl koncertów Chopin w stolicach jego Europy. No a teraz Mielnik realizuje cykl koncertów Chopin nad Bugiem. Chopinowi też zapewne by się tutaj w Mielniku podobało, tak mi się wydaje, dlatego że kochał muzykę, ale także, to nie jest tajemnicą, był niezwykle wrażliwy na piękną, naszą piękną przyrodę. Dzisiaj niestety trochę dalej od nas, no ale trudno. Koncert dzisiejszy, powtórzę jeszcze raz, jest już 5. z kolei, a cieszy się cały czas, patrząc na salę wypełnioną po brzegi, taką samą, a może nawet większą popularnością. Warto podkreślić tutaj jeszcze raz ukłon w stronę młodych ludzi, którzy przyjechali tutaj z wielką pasją, z miłości do muzyki. Przyjeżdżają do Mielnika i nie oczekują honorariów za koncert. Powodem ich wizyt jest po prostu miłość do muzyki i doskonały klimat towarzyszący mielnickim koncertom. Niech zatem usłyszą, jaki to klimat, jak Państwo na nich czekają i czekają na muzykę Chopina. Wielkie brawa! A to brawa dla tych, którzy za chwilę będą wchodzić na scenę i wystąpią, to Joanna Kacperek, Tomasz Domański, Michał Przygoński i Anna Fedorowa. Zatem pierwsza wystąpi Joanna Kacperek. 3 słowa może o samej Joasi, zanim zaproszę ją tutaj na scenę. To studentka 3. roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu profesor Ewy Pobłockiej. Joasia dzisiaj zagra dla nas 3 utwory. To będzie Nocturne e-moll opus pośmiertne, Fantazja Impromptu cis-moll opus 66 i Scherzo bemol opus 31. Ja jeszcze pozwolę sobie, żeby Państwu przybliżyć te utwory, to kilka słów o każdym z nich. Nocturne e-moll opus pośmiertne, jak sama nazwa wskazuje, został wydany po śmierci Chopina. Skomponowany prawdopodobnie, gdy Chopin miał 17 lat, przejawia ten utwór niesamowitą dojrzałość emocjonalną oraz niesamowity warsztat kompozytora. Drugi utwór, Scherzo bemol opus 31, to utwór z założenia żartobliwy, zresztą od włoskiego słowa żart pochodzi jego nazwa. Chopin potraktował niezwykle burzliwie i emocjonalnie ten konkretny utwór. Utwór, w którym zmienia styl swoich kompozycji i odchodzi od używania wirtuozerii dla wirtuozerii,
lecz powstaje tak zwany chopinowski romantyzm dramatyczny. I fantazja Emprompti Cis-Moll op. 66 to najbardziej znane z czterech skomponowanych przez Chopina Emprompti. Części skrajne zwracają uwagę niebywałą wirtuozerią, natomiast część środkowa zachwyca lirycznym śpiewem. Zatem zapraszam Państwa do wysłuchania tych trzech utworów, które wykona Joanna Kacperek. Zapraszam na scenę i ogromna dama.
Thank you.
Joanna Kacperek. Niestety chyba nieprzewidziane są bisy, przynajmniej na razie. Ja przypomnę, Joanna zagrała 3 utwory: Nocturne e-moll opus pośmiertne, Fantazja Impromptu cis-moll opus 66 i Scherzo bemol opus 31. Jeszcze raz wielkie brawa dla Joanny, niech usłyszę. Bardzo Państwu się podobało. A na scenę za chwilę zaproszę Tomasza Domańskiego. To student 5 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie fortepianu, profesor Alicji Palety Bugaj. Tomasz wykona dzisiaj 2 utwory, Emprompti Gesdur opus 51 i Ballada Asdur opus 47. To kilka słów o tych 2 utworach, które wykona Tomasz. Emprompti Gesdur opus 51 to z włoskiego improwizacja, niesie ze sobą atmosferę chopinowskiego salonu, wytwornego, poetyckiego, przenoszącego w inny wymiar. Zobaczymy, czy Państwa przeniesie rzeczywiście ten utwór w inny wymiar. 2. Ballada Asdur opus 47, uważana za najbardziej poetycką ze wszystkich 4 ballad Chopina. Wypływa z niej epickość narracji. Niektórzy dopatrują się w niej inspiracji mickiewiczowską, świtezianką. A ja na scenę zapraszam zatem Tomasza Domańskiego, który wykona te 2 utwory. Tomku, zapraszam, pierwszy brawa. Thank you.
Thank you.
Tomasz Domański, to były dla niego wielkie brawa. Tomasz, przypomnę, wykonał dwa utwory, Empromptiges Dur opus 51 i Ballada Asdur opus 47. Jeszcze raz wielkie brawa dla niego za to wykonanie. A teraz na scenę zaproszę parę, bo będzie to fortepian i baryton, a konkretnie Joannę Kacperę, którą już widzieliśmy, mieliśmy okazję usłyszeć, i Michał Przygoński. Michał Przygoński to, jakkolwiek by to zabrzmiało, baryton, student trzeciego roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie śpiewu solowego profesor Roberta Cieśli. Michał Przygoński przy akompaniamencie Joanny Kacperek wykona pieśni Fryderyka Chopina, pieśni opus 74, a będą to konkretnie Czary, Pierścień, Precz z moich oczu, Narzeczony, Hulanka. I teraz kilka słów pozwolę sobie jeszcze Państwu zdradzić na temat tych konkretnych utworów, słów, które mam nadzieję przybliżą to, co wykona Michał. Czary to słowa do tej pieśni napisał Stefan Witwicki. Piosenka zaledwie 18-taktowa w rodzaju śpiewki wodewilowej. Pierścień, słowa również Stefan Witwicki. Melodia tej pieśni kołysze się w rytmie kujawiaka. Intuicja kazała Chopinowi zderzyć w tej pieśni ze sobą dwie kategorie ekspresji. To melancholijny śpiew odrzuconego młodzieńca z przykrywką weselnej orkiestry podaną w innym rytmie. Precz z moich oczu, słowa Adam Mickiewicz. Ten erotyk Mickiewicza można czytać jako przekaz czystej ekspresji i jako przesłanie egzystencjalne. Chopin zinterpretował wiersz według pierwszej, zdradzę, pierwszej z tych możliwości. Narzeczony, słowa Stefan Witwicki. Chopin podjął tutaj sugestię tekstu, jego pieśń ma formę i przebiega w rytmie dumki. No i ostatnia hulanka, słowa również Stefan Witwicki. W tej pieśni Chopin nawiązał do tradycji pieśni biesiadnych. Pieśń utrzymana jest w rytmie zamaszystego mazura. To wszystko, te kilka słów o pieśniach, które wykona Michał Przygoński, a będzie akompaniować mu na fortepianie Joanna Kacperek. Zapraszam Was na scenę. Gorące brawa. Ufaj, że tu teraz znowu, ufaj, że tu teraz.
śpiewałem, a ja już kochałem. Ona lewy palec mały, srebrny pierścień dałem. Dobra idzie szelfa na rozę, ja wiernie kochałem. Przyszedł młody chłopiec cudzy, choć ja pierścień dałem. Przyszedł młody chłopiec cudzy, choć ja pierścień dałem. Thank you.
czele nie chce z niech rozwoju. Niech zasłodzę czarnobrewy, lecisz tu po błoniu. Niech zasłodzę czarnobrewy, lecisz tu po błoniu. Cieszysz, cieszysz, dziewczę Boże, czemuż nie wierzy. Jakże, jakże wybiec może, kiedy w grobie leży. Jakże, jakże wybiec może, kiedy w grobie leży. Powstajesz, czarny tłoczy, niech zobaczę one. Ma w stronę, przykonając piękne oczy, skłóciła w mą stronę. Gdy usłyszy me wołanie, patrz mi nad swą głową, może zdrowy jeszcze staje, zacznie żyć na nowo. Może strony jeszcze stanie, zacznie żyć na nowo. Joanna Kacperek, fortepian i Michał Przygoński, baryton. Michał wykonał pieśni Fryderyka Chopina, Czary, Pierścień, Precz z moich oczu, Narzeczony i Hulanka. Jeszcze raz wielkie brawa. A za chwilę zaproszę na scenę naszego ostatniego gościa, wyjątkowego gościa, Anna Fedorowa. To światowej sławy ukraińska pianistka występująca na międzynarodowych festiwalach,
laureatka, przepraszam, wielu prestiżowych konkursów pianistycznych, w tym uczestniczka konkursu chopinowskiego. Anna wykona dla Państwa dzisiaj 3 utwory, 2 Fryderyka Chopina. To będzie Fantazja F-moll op. 49 i Walce op. 64. A także jeden utwór Maurice'a Ravela, utwór Gaspar de la Nuit. Za chwilę dowiedzą się Państwo, dlaczego jeden z utworów to nie będzie utwór Fryderyka Chopina. Ale zacznę od kilku słów o Fantazji F-moll op. 49. Fantazja została skomponowana na motywach jednej z najbardziej popularnych pieśni powstańczych, na motywach Litwinki Krupińskiego. To utwór posiadający w sobie rozmach i gest, a także skupienie i zamyślenie. W walce op. 64, pierwszy walc, tak zwany minutowy, nawiązuje do wczesnego etapu twórczości Chopina, pełnego wirtuozerii, lecz tym razem już nie pustej, ale głębokiej i przemyślanej. Drugi walc, cis-moll, jest o melancholijnym wyrazie, niemalże sentymentalny, utrzymany w dużo wolniejszym tempie. Trzeci, as-dur, jest inny od pozostałych, z pozoru i z początku wesoły i energiczny, później jakby zaczyna poszukiwać swojego celu. I my dotrzemy do celu, czyli do ostatniego utworu. Będzie to utwór, tak jak wspomniałam, Maurice'a Ravela, Gaspar de la Nuit. Maurice Ravel to francuski kompozytor i pianista żyjący na przełomie XIX i XX wieku, przedstawiciel impresjonizmu. Większość jego dzieł stanowią utwory fortepianowe, mimo to najbardziej znaną jego kompozycją jest słynne Bolero na orkiestrę. W dużym stopniu inspiracją dla niego była muzyka Chopina, no i to właśnie klucz tego, dlaczego wysłuchamy także jego utworu, a jego muzyka jest podobna, o czym Państwo za chwilę będą się mieli okazję przekonać, niezwykle obrazowa. Gaspar de la Nuit to konkretny utwór w tłumaczeniu Nocny Kacper, to tytuł poematu prozą francuskiego poety Aloysiusa Bertranda, który żył w latach 1807-1841. W 1908 roku do tego właśnie tekstu sięgnął Ravel, który miał wówczas stworzyć jedno ze swoich największych arcydzieł fortepianowych. Każda część przedstawia i opisuje konkretny obraz, a ja na scenę zapraszam naszego wyjątkowego gościa, który wykona te wszystkie utwory, Anna Fedorowa. Wielkie brawa. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Stalina zagrała fantazję F-moll, op. 49 w walce, op. 64 i utwór Maurice'a Ravela Gaspard de la Nuit. Jeszcze raz wielki brawa. To już nie pamięć. Ale jako, że Anna jest naszym wyjątkowym gościem, jest pierwszy raz w Mielniku i w ogóle pierwszy raz, z tego co wiem, koncertuje w tak niewielkiej miejscowości, bo na ogół gra na międzynarodowych festiwalach właściwie na całym świecie, to chciałabym zapytać Annę, dlaczego zdecydowała się zagrać właśnie tutaj, w Mielniku i w małej miejscowości. Anna, why you decided to play here in a small place, in a small stage, not somewhere else over the world? Why? Well, because my very good friend Tomek Damanski invited me, and there was a time when he came to listen to me across half of Poland, to Piotrków, Trybunalski, and to some other places, so I thought that now it's my time to come from Ukraine to play here, and I'm really happy that I did, because it's really a wonderful experience, and I love to play in small places as well, because in small places there is really unique, warm atmosphere, the coziness and the sincere love to music from the audience, and I'm really, really happy that I'm here today. Anna jest oczywiście bardzo szczęśliwa, że mogła zagrać przed Państwem, bo też taka mniejsza sala i mniejsza publiczność ma swoją bardzo wyjątkową atmosferę, ciepłą, bardzo przyjazną. A przyjechała tutaj dlatego, że zaprosił ją do Mielnika jej serdeczny przyjaciel Tomasz Domański, który zresztą też grał dzisiaj na tej scenie. Przejechał pół Polski któregoś razu, żeby zobaczyć Annę w Piotrkowie Trybunalskim, a właściwie wysłuchać tego. Zachwycił się tym, jak zagrała, dlatego zaprosił ją tutaj. Ona postanowiła i przebyć też pół Polski albo i więcej świata, żeby zagrać właśnie w Mielniku dla Państwa. To jeszcze jedno pytanie, bo jestem bardzo ciekawa, czy Annie podoba się Mielnik? Do you like here, Mielnik, our village? Well, I haven't seen much, and I'm really upset because of the rain, because if there wouldn't be raining, then the concert would be in a beautiful place, which I hopefully will see tomorrow morning. And I'm afraid that this is my fault, because usually when I have to play the concert at open air, the rain always comes for some reason. And I hope that soon this tradition will change and I will be able to play in the open air as well. But so far I love Spirkov Trybunalski with the rain, and hopefully tomorrow we'll see something without. Anna powiedziała, że obawia się, że to jej wina, że jest taka pogoda, bo zawsze jak przyjeżdża grać w Polsce, to pada deszcz. Ale miejmy nadzieję, że tutaj akurat nie była twoja wina. Bardzo jej się podoba w Mielniku, chociaż jeszcze nie widziała wiele, nie widziała tego miejsca, w którym miała zagrać, czyli do Poliny. Ale ma nadzieję, że jutro rano zobaczymy. Też mamy nadzieję, że to też nie jej ostatni, nie ostatnia wizyta w Mielniku. Zapraszamy bardzo serdecznie. We invite you always here. I to było ostatnie wykonanie, nasz ostatni wyjątkowy gość. Anna Fedorowa, zaproszę cię jeszcze raz na scenę. I zaproszę także pozostałych wykonawców, czyli Joanny Gerserek, Tomasza Domańskiego i Michała Przybylskiego. Jeszcze raz dla nich wielkie brawa. Organizować ten koncert. Dziękuję szczególnie Tomkowi Domańskiemu, bo żeby nie Tomek, też nie było tego koncertu i nie byłoby tych gwiazd, które dzisiaj gościmy na sali. Wielkie dzięki. Dziękujemy bardzo.